Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. No i dzisiaj oczywiście mamy drugie row, przedostatnie row przed Money in the Bank. No i pierwszą zawodniczką, która otwiera Monday Night Raw, jest oczywiście Asuka, która tutaj będzie wchodzić. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring. From Osaka, Japan, Asuka! Asuka akurat nie jest w walce o to, kto o to miejsce przed Money in the Bank meczu. Te trzy mecze, bo trzy mecze, bliżej nie będzie żadnego Money in the Bank kwalifikacyjnego tego. Będą wszystkie trzy na następnym row i jedno miejsce row będzie niespodzianką. Tak samo jak jedno miejsce SmackDown, jeśli chodzi o możliwe, że tak będzie. Jeśli chodzi o zawodników, też możliwe, że będzie właśnie niespodzianką. I jej przeciwniczka już teraz, z którą oczywiście się będzie tutaj musiała zmierzyć w meczu one-on-one, jest oczywiście Becky Lynch. I to jest walka, nie jest właśnie walka o to, kto będzie w Money in the Bank, tylko to jest walka dlatego, że na Money in the Bank walka o pas kobiet, to już pas kobiet nie jest, aby podzielić na Raw i na SmackDown, tylko jest po prostu WWE Women's Championship z tego brandu, czyli ze SmackDown i Raw. From Dublin, Ireland, Becky Lynch. Ze SmackDown i Raw właśnie zawodniczki będą walczyć o ten pas i na Money in the Bank będzie Fatal 4-Way. Będą dwie zawodniczki ze SmackDown, dwie zawodniczki z Raw, no i chyba wiadomo, kto będzie reprezentował Raw. Właśnie te dwie zawodniczki, no gdzie te aby taki mają, no nie wiem, aby to można powiedzieć, nie trening, ale taki przedsmak może tego, co się może wydarzyć, no bo oczywiście oprócz ich jeszcze właśnie dwie inne zawodniczki będą, które mają, najprawdopodobniej poznamy na SmackDown. Jak nie będą walczyć, no to najprawdopodobniej będą właśnie po prostu ogłoszone, no bo to w miarę będą chyba jeden z lepszych zawodniczek SmackDown, tak zakładam. No ja oczywiście tutaj w tej walce jestem jako Becky Lynch. Nie wiem, czy jeszcze tam możliwe, że wylosuję, bo jak jest walka SmackDown vs Raw, to ja nie chcę wybierać, za jakim brandem stoję, bo ja jestem i menadżerem, i ja bym, można to powiedzieć, SmackDown i Raw, więc możliwe, że będę takie walki jakby losował. Czyli załóżmy, że właśnie no będzie właśnie ta walka Fatal 4-Way, no to najprawdopodobniej te cztery zawodniczki tam na przykład może na takie koło do losowania i wylosuję, bo nie chcę właśnie zbytnio tutaj wybierać, za jaki właśnie brand reprezentować, że po prostu myślę, że byłoby też troszkę ciekawie, że właśnie tak troszkę można by tak powiedzieć właśnie wylosować kontra Aski. Czy ona potrafi coś tutaj zrobić? Nie wiem, szczerze nie potrafi właśnie, bo wraca teraz Becky Lynch, kolejny raz na to kolano. Przydałoby się to jakieś inne ruchy zrobić i zobaczymy, może tutaj coś jest innego. Tutaj jest Exploder, tylko tak to się za dawniej chyba, nie wiem, czy nawet nie było sygnaturą Becky Lynch dla tych pierwszych czasów jej, bo często to mi się robiła. Teraz ten deadlift powerbomb, no do niego trzeba dużo siły, którą na pewno właśnie Becky Lynch ma. No Asuka tutaj nie za dobrze sobie radzi w tej walce jak na razie. Arm drag, no bo jednak nic zdrowia praktycznie Becky Lynch nie zabrała. Teraz ma ten pełny zielony pasek. Teraz chęcy kontra Aski, ale od razu szybko kontruje ją Becky Lynch i DDT teraz. Słuchaj, znowu to samo, co przedtem chciałem. Do narożnika. A, nie udało się do narożnika. Teraz może się uda do narożnika wziąć, a nie, jest kontra. Jest Sol Kick chyba, czy Soleil Kick. Arm track taki. I teraz kolejne ponowienie tej akcji. I czy uda się, mam nadzieję, wyniesienie. I zobaczymy właśnie, co potrafi Becky zrobić z górnej linii. Prawdopodobnie to będzie jakiś suplex. Nie będzie, bo jednak skontrowała w środku Aska to. I teraz pewnie, ale nie ma elbow dropu. Becky Lynch, dobra, kontra. Teraz Aska właśnie rzuca Becky. I teraz ona z takim jednym, bo łokciem tylko. A te kontra lata teraz Becky. I teraz miejsce dropki.
kontra kolejna Aski. Ona już ma sygnaturę i właśnie to robi. Chciałem się odsuwać, bo nie wiedziałem właśnie, a nie dałem rady skontrować. I teraz Aska Lak, możliwe, że będzie. Nie będzie, ale próbowała. Ale za to będzie, choć właśnie nie wiem, czy nie jest za blisko, nie będzie. Disarmer jest. Tylko czy uda się? No chyba nie, bo to jest pierwszy raz ją właśnie, te jej ręce nie są uszkodzone zbytnio. Bo tam tylko ma te żółte ręce, więc bardzo prawdopodobne, że musiałbym drugi raz. Ale możemy właśnie spróbować sygnaturę. Co jest sygnaturą? Pump hand. A, wiem. To tak mi się wydaje, że ten ruch chyba wygrał walkę z Bianką na SummerSlam, to mi się wydaje. To żeby był przez chwilę, wydawało mi się, że finisher. Czy ona ma po prostu drugą wariację tego Disarmera? Disarmher? Tak myślałem. Ale w sumie dobra, zrobimy to, bo to jest chyba takie trochę dłuższe, dłużej to wygląda. Tak właśnie, to jest takie coś. I tu dopiero takie przejście, tylko czy czasem nie jest przy linach? Nie jest. Jest przy linach? Wydawało mi się, że nie. Ale już ma pomarańczowe te ręce, myślę, że jeden jeszcze disarmher i już jest po asce, już będzie musiała odklepać. Kolejny arm drag. Dobra też walka, tylko troszkę właśnie brakuje akcji od Aski, żeby ona coś pokazała. Teraz za to jest właśnie kontra akurat. Kopnięcie, drugie kopnięcie, dużo tych kopnięć i teraz kopnięcia prosto w twarz. I wyrzuca teraz Aska Becky poza ring. Podnosiłem teraz. Dobra kontra Becky. Możemy tu te barykady tutaj wrzucić. I jeszcze suplex pewnie będzie, tak, prosto suplex na te barykady. Myślałem, że może jeszcze będzie chciała dołożyć Big Boota, bo coś takiego, ale jednak nie, to jej wystarczy po prostu. Teraz ten narożnik tutaj stalowy. I pump handle slam teraz. Pump handle suplex czy slam, nie wiem dokładnie. Ale możemy, myślę, że już rzucać Askę z powrotem, choć najpierw jeszcze raz została tutaj do tego. Nawet ten narożnik została posłana. Teraz może się już udają wrzucić normalnie. Nie, dalej wpadło ten narożnik. Może teraz. No nie chcę jakoś wejść w ten ring. Muszę jak najszybciej, no już chyba będzie 7 już sędzia liczy. Tak, no teraz już wraca. Kontra Aski, ona ma sygnaturę. Ale właśnie próbowała to zrobić, ale jej się nie udało, nie zdążyła to zrobić. I teraz reverse DDT z tym jeszcze wykluczoną ręką. Nie wiem dokładnie, zrobimy normalne disarmher. Chyba będzie wszystko dobrze. Tak, mówię, tu nie może już być lean. I tu bez problemu, nawet nie musiałem klikać tego drugiego kwadrata już. Becky Lynch poddała Askę, no i Becky Lynch ma ten jakby to momentum takie przed tą walką. Ale wiadomo, że w kolejnej walce ona nawet nie musi być, no nie musi nawet być, nie musi być przypięta ani przypinać, żeby nie mieć tego pasa. Wiadomo, że to się może nawet rozegrać między zawodniczkami SmackDown, jedną może drugą przypiąć, więc i tak będzie na pewno to ciężkie spotkanie, trudne do wygrania. A widzimy się teraz w drugim spotkaniu na Monday Night Raw. I przed nami kolejne starcie na Raw. I pierwsi będą wchodzić Legado del Fantasma. Czy oczywiście team tych trzech, no nie wiem, nawet nie mogę nazwać Meksykanów, bo nawet nie wiem dokładnie wszystkich miarę, skąd kto jest. Miar tak brzmią te ich nazwiska, a nie wiem. The following contest is a tag team match scheduled for one fall on the way to the ring at a combined weight of 365 pounds. Joaquin Wilde and Raul Mendoza, Legado del Fantasma. Wchodzą do ringu bez ich lidera Santosa Escobara, ale też mecz właśnie tag team match. A ich rywalami w tej walce
będą Dirty Dogs, czyli oczywiście Dolph Ziggler, Rudy. Dolph Ziggler and Bobby Roode, Dirty Dogs. To jest walka o właśnie to, kto będzie reprezentował Raw w walce o pasy Tag Team Championship, bo Tag Team Championship też będą jedne na Raw i na SmackDown, więc musi właśnie Raw wybrać sobie, kto będzie ich reprezentował. Ja wybieram... Aha, ja wziąłem... Powinienem Joaquina Wilda wziąć, czy ja go mogę... Tak, mogę go chyba wziąć. No, bo właśnie źle zrobiłem. Wziąłem przez przypadek Mendozę, a to Joaquin Wild tutaj właśnie. Zaczynam i teraz będzie pewnie Suicide Dive. Suicide Dive, tak, Ziggler nie skontrował. Legado del Fantasma, to jest akurat właśnie drużyna, która oczywiście, ten team, który jest, prosto z NXT przychodzi. No i dostałem od razu dużą szansę i ja spróbuję właśnie pomóc wykorzystać tą szansę. I będą mieli też szansę potem wygrać pasy Tag Team Championship już, więc naprawdę od razu dostałem naprawdę dużą szansę. No a Dirty Dogs oczywiście już byli mistrzowie chyba z SmackDown i Raw w sumie. Chyba i SmackDown i Raw mieli w posiadaniu kiedyś, przynajmniej raz. No a oczywiście Legado del Fantasma chyba pasy mistrzowskie Tag Teamu NXT mieli, tak mi się wydaje. Ale oczywiście żadnego w main rosterze nie mieli, bo jeszcze nigdy tutaj nie walczyli. Hot Tag Team teraz do Bobiego, ale nic nie zrobił. I na koniec jeszcze forearm. Super kick. No nie wiem, poziom jest za trudny, a troszkę dzisiaj te mecze nie idą tak trudno. Troszkę dziwne. Możliwe, że na Money in the Bank, żeby było jeszcze ciekawiej, dam na poziom legendarny. To zobaczymy wtedy. No właśnie w WB2K20 już grałem sobie pod koniec cały czas na tym legendarnym. Więc myślę, że nie będzie jakichś problemów. Teraz w końcu kontra Bobiego Ruda. I teraz Atomic Drop. I suplex teraz. Taki front suplex, można tak powiedzieć. I teraz knee drop. Bobby Rood, w sumie, nie wiem, zapowiedziałem go jako Bobby Rood, a tutaj pisze mu, że jest Robert Rood. On w sumie tak zmieniał, że nawet ja nie wiem w sumie jaką teraz, ale chyba dalej jest ten Robert Rood, teraz mi się wydaje. Hot tag, możemy spróbować zrobić hot tag, tylko czy mi się uda, bo ja wiem miarę o co chodzi z tym hot tagiem. Ale już tam przeciął, ale udało się zrobić hot tag i... Raul Mendoza. Teraz... Aha, to ja mogę tylko jednego kontrolować, to nie wiem, muszę z powrotem zmienić na Raula Mendoza. Ja myślałem, musiałbym właśnie, źle to zrobiłem, bo ja muszę jednak, pomyliłem właśnie tego, kogo wziąłem, bo jakbym wziął właśnie od początku Joaquina Wilda, no to bym też sterował Mendozą. Tak to jakby zawsze jak będę robił tagi, no to zawsze będę tym jakby, co nie walczy. Dobre przejście z Ziggler'a. On nie ma żadnej signatury ani finishera, wyrzucę teraz Mendozę za ring. Kontra Raula Mendozy. I snap suplex teraz. Możemy z powrotem rzucić Zigglera do ringu. Będzie coś potrafił? Będzie, missing dropkick. No, spodziewałem się, że oni powinni coś potrafić właśnie z takich lean. Coś zrobić właśnie. Kontra kolejna, soleil kick z Zigglera. Kontra kolejna, miałem to, że nie zauważyłem. Dobra, teraz zrobimy. Signatura, co mamy na signaturę? Też w sumie, a no, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ładnie to wyglądało. Nieraz oczywiście widziałem ten ruch, ale jakoś nie zawsze pamiętam. To był Mendoza, to był jego pump handle half Nelson driver, no dość długie. Ma running rope rebound, running in the Guri, ma i step up in the Guri. Czyli ja się nie myślę, czy ja się zacznie mylę, że możliwe, że tutaj od lean muszę? Nie wiem. Muszę. Aha, running może. A jest kontra. Próbowałem, ale była kontra.
możemy przywitać za to, nie udało się, chciałem Roberta przywitać tym finisherem, ale się nie udało właśnie, no bo wyleciał za ring. A teraz się może udać i teraz to jest jego finisher, nie, to nie był jego finisher, no to aha, bo ja trzymam L2 jak biegnę, ja muszę po prostu R przecież w sumie, bo to jest finisher. No to i tak spróbujemy. Uda się finisher. I teraz step up in the gyrai, to było fatalnie zrobione. No możemy na przykład, nie wiem, coś właśnie zrobić teraz. Tak, ja przed ruchem możemy dać szansę Joaquinowi Wildowi. Ja najprawdopodobniej będę pewnie miał dalej Mendozę, więc Joaquin Wild i Hot tak zrobili. I Signatura. Takie coś jak dawniej robił Dean Ambrose, teraz pamiętam. I możemy teraz spróbować zrobić finisher. Czy się uda? Atomic Drop. I teraz jeszcze na, tutaj jeszcze jest kopnięta koń Ziggler. Dość ciekawy ruch. 2 i 3. Legado del Fantasma wygrywa z Dirty Dogs, wygrywa z dużo bardziej doświadczoną od siebie drużyną i to oni dostaną szansę reprezentować Raw i może wygrać pasy mistrzowskie Tag Team. No typowe Legado del Fantasma. Oni właśnie, pomimo że mogą się wydawać, to oni nie są już w ogóle dobrymi gościami. Zaatakowali teraz jeszcze Ziggler'a i Bobby'ego Rooda. No nie, nie zbyt to oczywiście jest dobre, bo już mają tę walkę o pas, więc co im jeszcze więcej trzeba. No ale to jest właśnie Legado del Fantasma. Santos Escobar na pewno jest z nich dumny, że właśnie też zaatakowali ich po walce. No Santos Escobar też może w przyszłości powinien dostać szansę. Może o United States, a może jeśli nawet byłby tak dobry o WWE Championship, ale jeszcze nie wiadomo. No a teraz przed nami main event Monday Night Raw. I przed nami main event Monday Night Raw i pierwszy do ringu będzie oczywiście wchodził Kevin Owens. Jest to też ostatnia walka o to miejsce, ostatnie, które zostało dla Raw w walce o tą walizkę Money in the Bank. No i właśnie Owens pierwszy za nim, który wchodzi. Making his way to the ring from Marieville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens! I Owens właśnie jest jednym z tych, który, z ostatnich dwóch, który dostaje szansę wejścia jeszcze do tej walki. Zawodnik, który nieraz był, ale jeszcze nigdy nie wygrał tej walizki Money in the Bank, więc kto wie, może wygra dzisiaj i może to jego właśnie będzie rok, w którym wygra tą walizkę, nie wiadomo. No i jeszcze teraz musi poznać swojego rywala. No i jego oczywiście rywalem jest The Miz. Też zawodnik, który był, ale on akurat już wygrał, też zrealizował dobrze na Randy Mortonie w 2011 albo 10. To już właśnie nie pamiętam dokładnie, chyba to był 10 jednak, to mi się wydaje. A w 11 Del Rio wygrał, tak, na obydwu, choć nie, tam jeszcze był Robbie Smackdown. His opponent from Hollywood, California, weighing in at 221 pounds, The Miz! No to już właśnie nie pamiętam, w którym to roku było, ale wiem, że tak było i pamiętam właśnie, że na Randy Mortonie zrealizował tą walizkę i wygrał oczywiście z nim. No i gdzie stałem przed szansą, żeby wejść do kolejny raz do walki, ale ja będę próbował, żeby tak nie było, bo oczywiście ja steruję Kevinem Owensem. I też właśnie dowiemy się też przy okazji, kto będzie ostatnim zawodnikiem, ostatnim uczestnikiem Fatal 4-Way o pas United States oczywiście. W walce o Money in the Bank na razie w Raw mamy Randy'ego Ortona, mamy Setha Rollinsa i mamy AJ Styles, więc naprawdę mocno wypakowana jak na razie ta trójka to trzech świetnych zawodników i no któryś z nich też będzie, który dołączy, będzie oczywiście czwartym świetnym zawodnikiem. No ale walka United States Pass też nie będzie zła, bo mamy tam Balora, mamy Big E'ego, mamy Jeffa Hardy'ego, więc jeszcze też
któryś z nich, no też będzie to ciekawa zdecydowanie walka. Jak na razie to Miss tutaj dużo robi, więc to jest kompletnie inna walka niż te dwie poprzednie. Kontra w końcu Owensa. I teraz clothesline. I my możemy coś w końcu zrobić. Ale nie uda się. Chciałem neckbreaker, ale nie udało się. The Miz. Back suplex teraz. I teraz będzie próbował uszkodzić rękę Owensa. Dwa razy na nią nadepnął. I big boot, a mocny big boot dla The Miza. Teraz spróbujemy tego neckbreakera. Tym razem się udało. To taki troszkę jak końcówkę miał jak stunner, tylko właśnie w drugą stronę oczywiście. No i teraz snap suplex. Kontra The Miza. Suplex, ale jest kontra za to teraz Owensa i German suplex na The Mizie. Kontra The Miza. I właśnie odsuwałem się, próbowałem skontrolować, nie udało się. DDT to jest jego oczywiście signatura. I pewnie będzie się szykował do finishera. Chyba chciał to zrobić, choć nie wiem. I kolejny clothesline od Owensa. I signatura nie będzie niestety signatury. Teraz Eat the Feet, to się dokładnie nazywa. I dropkick, a Miz ma cały czas tego finishera, więc dziwne, że go nie używa. Czy on nie będzie chciał czasem figures for... Właśnie, on chciał figures for leglock. To też jest jego oczywiście finisher i stunner teraz od Owensa. Nawet nie zauważyłem, ostatnio w chwili zauważyłem, że jest finisher, więc spróbowałem. Ale chyba to nie będzie koniec. Tak, myślałem właśnie, pasek Miza jeszcze jest za duży. Pomimo, że jest czerwony, to właśnie jest jeszcze za duży, żeby to wygrać, ale szybka kontra Owensa, szybko właśnie... Ledwo co zauważyłem i udało się zrobić stunnera. Teraz back body drop chyba. I teraz shoulder tackle. Kontra The Miza. I chyba właśnie chciał DDT. A teraz taki codebreaker. Nie wiem jak to się w tej grze nazywa, bo oczywiście nie może to się zdarzać codebreaker. Double knee. Fatebuster, może coś takiego i po raz kolejny. Dawniej oczywiście z Chrisem Jericho to byli dobrzy koledzy. Wiadomo, że teraz już... Znaczy w sumie jeszcze jak Jericho był, to już oczywiście zdradził go Owens. Czy on czasem nie ma tu jako signatury drugiej? Nie ma chyba. To może po prostu ma normalnie? Normalnie ma to. Myślałem, że to jest jego signatura. A czy on ma, jak on, na pewno ma Papa Powerbomb jako drugi finisher. Tak, a Frog Splash ma, dość ciekawe, że Frog Splash, no widziałem, że nieraz oczywiście to robi, ale nie spodziewałem się, że będzie to miał na signaturze, ale czemu nie, spróbujmy. Frog Splash od Owensa jest dobrze zrobiony. Jak Stunner nie dał rady, to może po prostu musimy zrobić. Tak, to właśnie zawsze zwykle robił Pop-Up Powerbomb. I to jest Papa Powerbomb. Myślałem, że go na linę najpierw popchnie, ale to będzie koniec. Jest 3 i jest Owens czwartym i ostatnim uczestnikiem ze strony Raw w walce Money in the Bank. Myślałem właśnie, że bo dawniej brał tego zawodnika i na linę go najpierw. No i właśnie rywal się od liny odbijał wtedy dopiero tego Papa Powerbomba, a tutaj po prostu go podniósł od razu, rzucił. No a wiemy też, że Fatal 4-Way Opas w United States będzie wyglądał następująco. Będzie Balor, będzie Big E, będzie Jeff Hardy i na koniec będzie The Miz, więc też bardzo dobrze obsadzona ta walka o Pass United States. Obydwie walki na pewno będą ciekawe, zwłaszcza jeszcze na SmackDown też. Będzie na pewno, z tego co wiem, jedna będzie niespodzianka, ktoś na SmackDown. Nie będzie podany jeden zawodnik, więc na pewno będzie to ciekawe. No a oczywiście to jest koniec Monday Night Raw. Dzięki oczywiście za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!